Serdecznie. I kręcimy dla was taki film, odpowiadać na wasze pytania, bo było bardzo dużo komentarzy pod tym pierwszym filmiku, więc myślałam, żeby po prostu je odpowiedzieć, by było najlepiej. Dziękujemy serdecznie za miłe komentarze, za wszystkie komentarze. Jest nam bardzo miło, tak jak powiedziałam, niekoniecznie lubię pokazywać się w mediach, lubię swój spokój, swoją prywatność, ale ze względu na to, że tak miły odbiór był i ciepły z waszej strony, bardzo chętnie udzielimy wam troszeczkę więcej informacji z naszego życia. Dobrze, no to zaczynamy. Jak spędzacie czas w gorsze dni? Jak utrzymać dobre relacje w rodzinie? Każdy ma lepsze i gorsze dni. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć pozytywne rzeczy w tej danej chwili. My tak naprawdę nie kłócimy się, nie ma u nas kłótni w domu, ani krzyków, ani podniesionego głosu. U nas są rozmowy. W większości, jeśli mamy jakikolwiek problem, a wszyscy je mają, nie ma idealnych rodzin, to próbujemy porozmawiać na temat tego, co się dzieje i pójść na kompromis w różnych tam rzeczach, w których się może nie zgadzamy. No, tak. Dobrze, następne pytanie. Skąd z Polski jest twoja mama? Ja urodziłam się w Dzierżoniowie. Uwielbiam moje miasto. Zawsze wracam do mojego miasta. Co roku staram się być od 20 paru lat, odkąd wyjechałam, zawsze w Dzierżoniowie, co najmniej przez 2-3 tygodnie. Także kocham moje miasto, kocham Polskę, mam wspaniałych znajomych, moja rodzina dalej tam mieszka. Pozdrawiam wszystkich z Dzierżoniowa i okolic. Tak, uwielbiam to. Uwielbiam tą moją kochaną miejscowość. Bardzo dużo pytań było o przeprowadzce na Bahamas, więc teraz możemy wiedzieć, co tam się stało. Więc w 97 roku wyprowadziłam się do Stanów Zjednoczonych, na Florydę. Uwielbiam ciepło, także był to dla mnie idealny kraj. Tam pracowałam w Elite i MC Square Model Agency. I tam się również urodziła Julia. Tak. Tam zostałam, tak naprawdę. W międzyczasie, kiedy się Julia urodziła, jeszcze wróciłyśmy na 2-3 lata do Polski, może 4, do Warszawy i z powrotem wyjechałam do Stanów, dalej na Florydę. Niestety związek z Julii tatą nie przetrwał wielu jakichś tam naszych nieporozumień czy odległości i żeśmy się rozstali. Rozstaliśmy się, aczkolwiek utrzymujemy fantastyczne kontakty, przyjaźnimy się do tej pory z Julii tatą, widujemy się, jak jestem w Polsce, także tutaj absolutnie relacje mamy fantastyczne. Po rozwodzie poznałam mojego obecnego męża, który jest urodzonym na Bahamas. Jego rodzina, kiedy Bahama było jeszcze niepodległą, nie było jeszcze niepodległym krajem, było jeszcze kolonią angielską, pochodzi z Anglii, oni się tu przeprowadzili. On się tutaj urodził, no i my żeśmy się później w jakiś sposób przeprowadziły. Jak się tam żyje? Czy jest to ciężkie? Życie na Bahamas jest troszeczkę inne życie niż wydaje mi się wszędzie indziej. Jest to takie bardziej życie wyspowe.
bardziej nastawione na rodzinność, na naturę, bynajmniej w naszym poglądzie jest to takie życie. Tu nikt nie zwraca uwagi na jakieś rzeczy bardzo materialne. Aczkolwiek ludzie lubią mieć te rzeczy, ale nie ma takiego parcia na te rzeczy, tak? Tak jak w Polsce musi się wyglądać pięknie, ubrać w torebka. Ale w każdym mieście też. W każdym mieście, co my oczywiście lubimy, tak? Bo jest to fajne i fantastyczne. Aczkolwiek tutaj nie ma takiej potrzeby zwykłej, więc... Bo po prostu nakładasz strój kąpielowy, jakąś bluzkę i wychodzisz na dwór. Dokładnie. I to jest tutaj fantastycznie, tak? Ja, bynajmniej mi takie życie pasuje. Ja uwielbiam kontakt z naturą, ja uwielbiam plaże, ja uwielbiam ocean, ja uwielbiam ryby, ja uwielbiam ucieczkę od takiego bardzo szybkiego życia. I tutaj takie życie po prostu żeśmy odnalazły. I wydaje mi się, że Julia nawet po przeprowadzce to powiedziała, że to była chyba najlepsza decyzja, bo też tutaj lubi. Tak jak na przykład przykłady po tym, co robią dzieci, jeśli idą ze szkoły, tak? No i na pewno się nauczyłam kochać wszystkie rzeczy tak na dworze i naturalne. Wszystkie małe rzeczy. Tak, więc tutaj. Jak ona kończyła szkołę, tak jak nasz syn kończy szkołę, ona wskakiwała na łódkę z kolegami, z koleżankami i pływali, rołowić ryby, na wakeboarding, surfing, na plaży, grali w piłkę. Jest to, mówię, całkowicie inaczej, niż by poszła do sklepu, do jakichś centrów handlowych, do barów. Tu jest też fajnie z tego, co ja lubię, że jeśli mamy jakąkolwiek imprezę, tak, czy nawet rodzinę, czy coś, to idzie tutaj dziecko, rodzic i dziadek. I wszyscy są razem, i wszyscy są na luzie i uśmiechnięci. Nie wiem, może to też pogoda. No, w każdym razie dla nas jest to inaczej i my zaadoptowałyśmy się bardzo łatwo do tego życia tutaj. Ale też są imprezy, gdzie możesz się wystroić. Ale oczywiście, że tak, to wszędzie tak jest. Tak? No tak, tak. Jaki macie znak zodiaku? Więc ja jestem strzelcem, w ascendencie strzelca. Jak to jest po polsku? Tak kiedyś mi powiedziano. I'm a cancer. Jak to jest? Rak? Ona jest raczek. Rak. Raczek czy rak? Rak. 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 Tak, lipiec, 9. Ile masz rodzeństwa? Więc oddam. Mamy strony, ja mam małego brata, Dylan się nazywa i ma 8 lat, no i jest tutaj z nami, mieszka, ciągle coś robi, Boże, mały chłopak. Bardzo aktywny. Tyle energii, że... Bardzo dużo energii i lubi robić różne rzeczy, lubi robić bardzo szalone rzeczy. No, tak, na pewno to no jest... No jak chłopak. Chłopak, troszeczkę inaczej tutaj, tak, jego pasje są przede wszystkim nurkowanie. Uwielbia nurkować, uwielbia łowić ryby, spearfishing, lubi wakeboard, skateboard, także wszystkie takie wariackie trochę sporty. No, a od taty strony mam większą siostrę i większego brata. Czy warto mieszkać w Ameryce i skąd bierzecie taką motywację i power do życia? Nie tak łatwo jest znaleźć motywację do życia w tym obecnym świecie. Według mnie musimy cieszyć się z tych malutkich rzeczy, które nas otaczają. Bo jeśli my jesteśmy szczęśliwi, to wszyscy są szczęśliwi. Czasami wydaje mi się, jak słyszę komentarze, o ja nie jestem taka piękna, chciałabym mieć to. Pamiętajcie, każda osoba chciałaby coś w sobie zmienić. Nie wierzę, że są ludzie idealni na świecie. Ja zaczynam od... zaczęłam tak naprawdę, bo życie mi chyba tutaj, czy w Ameryce nawet nauczyło takich małych kroczków do przodu. Mam wspaniałego męża, wspaniałych przyjaciół, którzy motywują nas słowami: dasz radę, będzie dobrze. Poradzimy sobie, wszystko wspaniale. Tak, wydaje mi się, że trzeba się podbudowywać. Ja motywuję moje dzieci tym, jak mogę. Dla mnie to jest bardzo ważne. Każdy jedną rzecz, którą zrobiły, malutką, nie wiem, trzeba być z nich dumnych, trzeba ich motywować, trzeba mówić wspaniałe rzeczy. Tak się motywujemy, tak staramy się podchodzić do życia. Mamy momenty depresji? Oczywiście, że mamy. Mamy momenty, kiedy chce się płakać? Oczywiście, że mamy. Każdy to ma.
To jest częścią życia. Ale mamy siebie. To jest najważniejsze. Mamy siebie, ja mam wspaniałego męża, mam wspaniałego tatę i stetatę i ma fajnych braci i siostrę. To się liczy. I ma wspaniałych przyjaciół przede wszystkim. Tak. Czym zajmuje się na co dzień twoja mama, Julia? Co chciałabyś robić po studiach? Kiedy się przeprowadziłam tutaj na Bahamas, otworzyłam szkołę gimnastyki sportowej. Julia była gimnastyczką w Stanach. Mieliśmy wspaniałą drużynę dziewcząt jeszcze do zeszłego roku, do 2019 roku, kiedy to huragan Dorian zabrał nam wszystko i straciłam całą tą szkołę, a dzieci straciły swoją pasję i swoją możliwość rozwoju. I to jakby, nie wiem, jak się, serce mi pękło z tego powodu. Nie jesteśmy w stanie odbudować teraz tego. Pracowałam do tej pory ucząc dzieci rano szkoły. Przychodziły z malutkimi dziećmi od 2 do 6 lat. Później mieliśmy drużyny, a przychodziłam do domu codziennie praktycznie, 7-8 wieczorem. W poniedziałku do piątku i w soboty, do popołudnia. W międzyczasie, ponieważ ja lubię bardzo kontakt z ludźmi, zresztą uwielbiam również oglądać programy o nieruchomościach. HGTV. Tak, HGTV, o nieruchomościach, o remontach, o design, takich wszystkich innych rzeczy. Zaczęłam pracować z AG Christie, to jest agencja tutaj nieruchomości na naszej wyspie. Tak, żeby zająć ten czas, który tak naprawdę no, w tej chwili mam więcej i bardzo mi się tutaj to podoba, jest to bardzo fajne. No w tej chwili wiadomo, dużo się nie dzieje, ale będzie się działo. Wspaniałe miejsce do mieszkania, dużo fajnych rzeczy, także to co się tym zajmuję. Oprócz tego mam firmę w Polsce, którą otworzyłam z moimi kochanymi przyjaciółmi, Dagusią i Radkiem. I firma działa już tam trzeci rok, także no, latam do Polski od czasu do czasu i ile można to się zajmuje. Ja tak naprawdę to się zajmowałam oprócz tego i do tej pory się zajmuję wychowaniem Dylanka. No i Julia już jest 2 lata w Kanadzie, także mniej, ale to jest jakby taka full-time praca również. No ja na pewno. Dla mnie bardzo ważne jest poświęcić dzieciom cały czas, który możemy, bo ten czas szybko mija i może dlatego mamy takie fajne relacje razem tutaj. Zresztą ona ma też fajne relacje z Dylankiem, chociaż one już w tej chwili, no mówię, są osobno w jakiś tam sposób, ale jak się zawsze widzą, to wiesz, fantastycznie wszyscy razem. Także większość nawet strasznie się cieszy z tego czasu teraz, że Julia jest z nami, bo tak naprawdę nie wiedziałam, czy już kiedykolwiek będzie z nami więcej niż tydzień, dwa na wakacje. Teraz mamy taką możliwość, że jesteśmy wszyscy razem, więc nasze te wypady takie w czwórkę, ja, mój mąż i Julcia i Dylan są fantastyczne. Moja mama też na pracę robi takie piękne kreacje, więc może coś opowiesz o tym? Oprócz tego, że pracuję codziennie, to moją pasją jest praca z drewnem i żywicą, tak chyba będzie po polsku, resin, epoxy. Nie są to jakieś olbrzymie rzeczy, które robię, ale są to rzeczy dla mnie wyjątkowe. Ja bardzo lubię tworzyć jakieś tam nowe rzeczy. Może pokażemy? Mogą zobaczyć po część tylko tych rzeczy malutkich na Instagramie. Ocean Treasure Creation. No, dam tutaj. Dziękuję. To są takie rzeczy, które robię tutaj lokalnie, dla turystów pod zamówienia. Większe rzeczy będę robić za niedługo, jako tutaj, że mamy trochę brak materiałów i to wszystko trzeba sprowadzać. No. Jesteśmy tutaj limitowani, aczkolwiek te małe rzeczy i wszystko to powstaje w większości z muszelek i z tego, co ocean wyrzuci na plażę, bo ja chodzę z moją mamą i babcią i zbieramy te rzeczy, które nazywamy właśnie tymi skarbami oceanu i z tego robimy dużo jakichś tam fajnych takich rzeczy. No, w
czasie wolnym? I ja bym chciała po studiach pójść na prawo i będę robić magister w tym, ale w Ameryce to jest w ogóle inny proces. Trzeba brać takie LSATs i później jeszcze 4 lata szkoły, więc zobaczymy, jak to będzie, ale tak na razie planuję. Dobra, mama, mamy jeszcze 2 pytania. Czy chcesz zapytać? Nie, tutaj. Mogę, tylko muszę ubrać okulary. Jaki jest wasz typ faceta? Mój ja już znalazłam. Jest to przede wszystkim mężczyzna, który ma olbrzymi szacunek do drugiej osoby. Jest zaradny, wesoły, niekrzyczący. Mój mąż. A Juli? Co to jest po polsku? Ja nie wiem. Ambitious? Ambitny? Ambitny musi być, bo musi być na moim poziomie. Mentally. Co to znaczy? Mentalnie na jej poziomie. Co to? Is that bad? Nie, czasami śmiać mi się chce, bo ona tłumaczy angielski z polskiego i czasami to może przyjść tak bardzo źle, że ktoś po polsku pomyśli o matko. To jest coś okropnego. Nie, rozumiem. My rozumiemy, wszyscy zrozumiemy. Oni nie zrozumią. No jak nie? No mentalnie, na poziomie jej tak. No ale że ma cele własne. O, widzisz, i zaczyna mówić, że ma własne cele w życiu, że jest niezależny, motywujący, yeah. Tak? To jest twój typ faceta, tak? Tak. Który ciebie będzie motywował do życia, tak? Tak? Który będzie tak, który lubi na dworze, nie siedzi na telefonie, zawsze coś ze mną robi, na łódkę, na tam, you know. Mm-hmm. Taki bardzo sportowy, tak? Tak, musi być sportowy. Czyli nienudny. Tak, nienudny. Mm-hmm. Nie chciałabyś taki, kto siedzi tam przy komputerze i pije piwo? Nie. Tylko z ciekawości. Ja też nie. No. Typ sportowca. Niekoniecznie jakiegoś wielkiego sportowca, ale typ człowieka, który lubi robić fajne rzeczy, lubi być aktywny. Mm-hmm. Właśnie, przygodowy, lubi przygody, wyjazdy, tak? Tak. O, już lepiej. No. And I find him cute too. Jak to się mówi? Cute? Nie wiem, jak to będzie po polsku. Taki ładny, że ładny. No. Zależy. Musi coś mieć w sobie chyba, tak? No, oh yeah. Takie najważniejsze, tak? No, najważniejsze w sobie, ale też muszę lubić na niego patrzeć. A to musi być przystojny? Tak. A co to znaczy przystojny? Mom! I don't know how to say. Każdy ma inny typ osoby. Tak. Czyli musi mieć coś w sobie, coś takiego, to, co przyciągnie twoją uwagę, tak? Tak. Następne pytanie. O, muszę ubrać okulary, bo jak zwykle, starość nie radość, jak to mówią, tak? A czy twoja mama używa kremów z filtrem? Tak, jak najbardziej. Słońce jest tutaj bardzo mocne, więc sobie nie wyobrażam nie używać kremów z filtrem. A 50 to jest moje minimum, 30 na ciało, ale zawsze je używam. Chociaż może nie zawsze, bo zdarza mi się, że zapomnę, aczkolwiek 99% używamy kremów z filtrem. Tak. No tak, no dobrze i bardzo dziękujemy. Już czasu nie ma, ale zrobimy jeszcze inne. Ja bardzo wam wszystkim dziękuję za wspaniałe komentarze, za miłe, pozytywne słowa. Jest to naprawdę miło usłyszeć. Bardzo się cieszę, że Julia ma takie wsparcie was, w szczególności, bo to jest fantastyczne, że się budujecie, że macie taką wspólną, fajną, cudną grupę i mimo wszystko, że tylko widzicie nas, czy ją w szczególności, przez internet i z tego, co mówi, jakiś tam taką daje wam fajną, pozytywną energię. To jest bardzo ważne, bo taką energią chcielibyśmy się z wami dzielić, cieszyć, motywować was, jak tylko możemy, bo to jest bardzo ważne w tej chwili i dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich. No może się dam namówić, nie wiem, nie obiecuję. Tak, się da. Bo to nie jest takie łatwe. Ja
Tak jak mówiłam, ja naprawdę sobie cenię jakąś tam prywatność, chyba że tym razem zrobimy film taki, jaki ja lubię. Czyli nasze rzeczy, które my robimy na co dzień. No dobra. No, dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy.